Witam wszystkich. Tematem dzisiejszego odcinka jest Maxtron Raptor z procesorem najnowszej generacji, 14 generacji Intela. Jest to procesor i9-14900K. I najpierw sobie zobaczymy, jak to wygląda z zewnątrz. A więc obudowa Lion Li Dynamic. Widzimy tutaj charakterystyczny front z hartowanego szkła i taka sama z tego samego szkła hartowanego również boczna ścianka, tak więc dokładnie widzimy, co jest w środku, wszystkie podzespoły, a w środku są bardzo ciekawe rzeczy, między innymi grafika Radeon RX 6950 XT. Ale wracając do budowy, obudowa została zaprojektowana przez firmę Lion Li we współpracy z znanym overclockerem DER 8 Hour, czyli w obudowie tej położono nacisk na bardzo dobre chłodzenie i pod tym względem jest to rewelacyjna obudowa. Możemy tutaj bez problemu zmieścić dwie chłodnice 36 cm, jedna na górze, druga z boku. Możemy użyć dwie karty graficzne o dowolnej długości. Wszystko się tu mieści. Naprawdę nie musimy się obawiać, że kupimy jakąś grafikę i coś będzie nam przeszkadzało, coś nie wejdzie. Spokojnie wchodzą dwie karty graficzne z chłodzeniem wodnym, jakie tylko sobie tutaj chcemy mieć. Także polecam tą budowę, no jedna z najlepszych, jakie miałem. Tutaj widać właśnie tą grafikę naszą RX 6950 XT, chyba najlepsza grafika do Maca w tym momencie. No i procesor i9-14900K. Na procesorze jest chłodzenie firmy Be Quiet. Jest to druga wersja tego chłodzenia. Charakteryzuje się ono bardzo, bardzo dużą wydajnością i jest bardzo ciche. Także takie chłodzenie, no to jest, no nie powiem, że minimum, ale jest to po prostu standard dla tego procesora, inaczej nie miałoby to po prostu sensu. Tutaj widzimy jeszcze potężne radiatory na płycie, które chłodzą chipset. I teraz przejdziemy sobie do naszych testów. Zobaczymy, co jest lepsze, Mac czy Raptor. I tak, system operacyjny Sonoma 14.1. I tutaj mamy procesor właśnie i9-14900K, procesor 24-rdzeniowy, karta graficzna Radeon RX 6950 XT i 128 GB pamięci. W raporcie systemowym możemy sobie zobaczyć jeszcze dokładniej wszystko. Tutaj jest karta audio, wejścia, wyjścia, HDMI audio. Karta Ethernet, jak zwykle, 2,5 gigabita. Karta graficzna 6950 XT. Tutaj jest widoczna jako chipset, jest widoczny Navi 21. Pamięci, 4 banki pamięci wypełnione po każdy po 32 GB, czyli 128 GB w sumie. Bardzo wydajny dysk Adata Legend, 964 TB. I tutaj jeszcze USB, porty USB 3.2. I teraz tak, zaczniemy sobie od testu pasmarka. Bardzo popularny test, sprawdza procesory, grafiki. Tutaj będziemy testować procesor. Wszystko jest w tempie przyspieszonym około 30 razy. Mamy już nasz wynik, jest to 65382. Po prawej stronie tutaj ten wynik sobie wrzuciliśmy na stronę tego testu. 5 gwiazdek, czyli bardzo dobry rezultat. I teraz średnie wskazania, średnie wyniki dla tego procesora to jest około 61 tysięcy, a więc nasz wynik jest, no powiedzmy, trochę lepszy, czyli procesor jest w pełni wykorzystany przez system Maca. Następny test Cinebench R, Cinebench 2024 i jest to
program, który jak wiadomo testuje między innymi procesor. Tutaj na maksa są testowane wszystkie rdzenie, wszystkie wątki. I na początku test multicore, czyli wszystkie rdzenie pracują na 100% mocy. Test oczywiście jest przyspieszony 30 razy dla potrzeb tego filmu. Już mamy tutaj wynik 2344 punkty. Jest to bardzo dobry rezultat. Poniżej w tabelce możemy sobie zobaczyć, jakie są wyniki Apple M1 Ultra. I teraz zapuszczamy test na jeden rdzeń jeszcze. Po lewej stronie w tabelce możemy sobie zobaczyć, jak ten test zmienia się w czasie jego postępu. Na razie 100 punktów, ale będzie więcej. I mamy już tutaj 133 punkty. Tutaj, żebyśmy sobie porównali z Apple M1 Ultra czy Max, również ma o wiele mniejszy wynik, 113 punktów. Nasz ma 133 punkty. Nie ma tej rezultatu dla chipa M2, ale potem będzie to w porównaniu wszystko. I w trybie multicore tutaj widzimy właśnie Apple M1 Ultra 1600 punktów, mamy 2344, a więc no różnica jest tutaj spora pomiędzy właśnie Apple M1 a i9 14 generacji. I zaraz przejdziemy sobie do tabelki, gdzie będzie porównanie z Maciem Pro M2 Ultra i Mac Studio M1 Ultra. Tak więc Mac Pro M2 Ultra ma około 1900 punktów, Mac Studio M1 Ultra 1600 punktów, a więc są to wyniki o wiele niższe od naszego procesora i9. Następnie programik Video Proc Converter, gdzie zobaczymy sobie, czy kodeki sprzętowe wideo w naszej karcie graficznej są wspierane tutaj. No jak widzimy, dostępne są wszystkie sprzętowe kodeki dla tej karty graficznej, także ma to spore znaczenie, jeżeli chodzi o programy do edycji wideo między innymi. Następnie Cinebench R23, nasz standardowy już test. I najpierw testujemy w trybie wielordzeniowym. Ten program, jak wiadomo, również testuje na 100% wszystkie rdzenie, wszystkie wątki. Maksymalnie obciąża procesor. I tu nasz wynik 38804 punkty, czyli wszystko w normie. Następnie test jednego rdzenia. Test ten używamy od bardzo dawna, także on jest bardzo miarodajny. Można porównywać tutaj różne procesory, i starsze, i nowsze właśnie. I mamy test tutaj w trybie jednorodzeniowym 2056 punktów. I zaraz sobie zobaczymy, jak to będzie w porównaniu do Maca. I tutaj nasza tabelka, gdzie jest tak. Maxtom Raptor, czyli 38800. Potem jest Mac Pro M2 Ultra 28570. Czyli no 40%
czy więcej nawet, jest słabszy. No i jeszcze Mac Studio M1 Ultra, jeszcze niższy rezultat. Tak więc ten program, no to definitywnie bije właśnie procesory Maca w obliczeniach do renderingu. Następny program Disk Speed Test. I tutaj testujemy sobie właśnie nasz dysk Adata Legend 4 TB. No jak przystało na tej klasy dysk, no osiągi są na poziomie 6000 MB na sekundę. I następnie nasz programik Unigine, który służy głównie do testowania kart graficznych, jeżeli chodzi o gry. Pokazuje właśnie ilość klatek wyświetlanych w różnych rozdzielczościach. Tutaj mamy rozdzielczość Full HD. No, taki też mamy aktualnie tutaj monitor, także jest rozdzielczość Full HD. I mamy nasz wynik 223 klatki na sekundę dla karty RX 6950 XT. Jest to bardzo dobry wynik, także możecie sobie porównać tam, jeżeli macie macie ten program z waszymi kartami, jak to jest właśnie. I tutaj jeszcze programik LuxMark 3.1, w którym testujemy procesor i kartę graficzną w środowisku OpenCL. I mamy tutaj wynik 67259. I teraz przechodzimy do testu Geekbench 6. Tutaj test procesora na początek. Tutaj wyniki tego testu są różne, zależy od użytej pamięci. Aktualnie jest to 18055. Jednak nie testuję procesora tak intensywnie jak Cinebench R23. Ale zawsze coś nam to mówi. I teraz na koniec przetestujemy sobie kartę graficzną tym samym programem. Czyli nasza grafika osiąga 234 861 punktów w środowisku Metal. Także to jest bardzo dobry rezultat. Następnie porównamy to sobie tutaj z grafikami w najlepszych Macach. Czyli mamy naszego Radeona. Tutaj jest Mac Pro z najlepszym procesorem właśnie graficznym. No i M1 z trochę słabszym procesorem graficznym. Także widać, że nasza karta jest jest szybsza, znacznie szybsza tutaj. I na koniec nasze ogłoszenia parafialne, że tak powiem. Komputery MacStore możecie kupić oczywiście na sklepach, na stronach naszego sklepu macstore.pl albo macstore.eu. Tutaj można sobie skonfigurować MacStorma na swoje potrzeby, dodać pamięć, zmienić procesor, wymienić kartę graficzną, czy nawet zamienić obudowę na tą, która była w tym teście. I to już wszystko w tym odcinku. Zapraszam do oglądania naszych następnych produkcji.